Kryolezja to zabieg polegający na zniszczeniu przewodnictwa bólu w chorym miejscu, najczęściej wskutek rozrostu patologicznych nerwów albo rozwoju procesu chorobowego. Wówczas możemy zastosować kryoanalgezję. I tak, możemy sobie wyobrazić, że mamy strzykawkę, igłę, nabieramy do tego lignokainy, czyli leku znieczulenia miejscowego. Dzięki temu tworzymy jeziorko, w którym możemy wymrażać dany nerw. I nerw wymrażamy poprzez użycie takiego wenflonu, czyli najpierw się wkuwamy w ciało pacjenta i przez ten wenflon, później go wyciągamy, wprowadzamy taką sondę, tak? I to jest właśnie maszyna do kryoanalgezji. I tak jak widać, jest napisane mrożenie, tak? Czyli za pomocą niebieskiego pedału możemy mrozić tkanki pacjenta. Temperatura, najlepiej byłoby to w czasie zabiegu pokazać, dochodzi do minus 80 stopni Celsjusza i jest to ciekły tlenek węgla. Widzimy na ekranie sondę z końcówką. Proszę zobaczyć, co się będzie teraz działo. Wciskamy mrożenie. Nie wiem, czy to widać, ale końcówka zachodzi lodem. Temperatura już dochodzi do minus 80 prawie stopni Celsjusza. Musimy wyłączyć, żeby nie zepsuć tej sondy. I ociepla się, tak? Czyli ten lód znika. Jak wygląda zabieg kryoanalgezji? Musimy przygotować lek znieczulenia miejscowego, czyli lignokainy. Bierzemy strzykawkę, bierzemy igłę. Tak, i nabieramy lignokainy. Nabieramy, mamy tu pewną objętość i dzięki temu możemy znieczulić tkankę pacjenta, tak, na przykład kolano od strony przyśrodkowej. Następnie, już jak jest znieczulony ten obszar i dochodzimy aż do punktu największej choroby, tak, wymujemy sobie wenflon, wprowadzamy wenflon do ciała pacjenta, dochodząc aż do miejsca chorobowego, do nerwu, który chcemy zniszczyć i następnie odciągamy, tak, wyciągamy tą igłę, zostawiamy sam mandryn, tak, i przez ten mandryn później możemy wziąć sondę do kryoanalgezji i przez tą sondę wymrozić ten nerw, który chcemy zniszczyć czasowo, bo pamiętajmy, jest to czasowe zniszczenie, według książek do 6 miesięcy, tak. Temperatura kryolezji dochodzi do minus 80 stopni Celsjusza. Pacjent nie czuje dolegliwości bólowych w czasie kryolezji. Czasami, jeżeli miejsce nie jest dobrze znieczulone, może czuć dolegliwości, które po około minucie ustępują. To jest bardzo dobry objaw, ponieważ świadczy o tym, że już nerw w danym miejscu przestał przywodzić informację bólową.